realizatorów filmowych Konrad Niedźwiecki i Seven Kot. Udajemy się do lasów Śliwnickich. Piękna panorama, widok od zachodu na wschodnią stronę pańskiej góry. Jest czerwone? O, świetnie, brawo! Ludzie, ludzie lasu. 2 sierpnia 2008 roku. Przepiękne wakacje z muzyką i z wielką przygodą. Jesteśmy w przepięknym na Pogórzu Dynowskim, Chmucisku Rzymskie, Chmucisku Nienadowskie. Przedstawiamy pana Jasia Gruszcz, tak? Wielkiego przyjaciela naszej rodziny i wiernego syna ziemi dubieckiej. Ja, Eugeniusz, opuściłem tę ziemię kiedyś i żałuję mocno, a pan Jasio został i jest tu szczęśliwy. Pan podaje też mieszko, wiatru i jesień. Mamy pistolety, mamy broń, jesteśmy uzbrojeni, bo w tych lasach trzeba coś mieć, bo nie wiadomo, co się stanie. Panie Jasiu, pozdrowić wszystkich w Świeciu koło Lubania Śląskiego, ciocię Janinę z rodziny Norków. W Zgorzelcu Krysie Kaśki Świerkowej, bo wy jesteście z rodziną. Także ciociu, Luban Śląski, na wiwat uszczelimy może z tego. Szczęścaj się, no bo mi ręka pęka. Na wiwat pozdrawiamy ciociu, ciebie z tej pięknej ziemi. Jasio z rodziną. Ponad najazd na piękny dom pod lasem, tylko pozazdrości. Wspaniała pogoda i szczęść Boże. Przepiękne miejsce. Dziękujemy bardzo. Pa. Udajemy się do w głąb lasu Świnickiego, gdzie w czasie wojny nieszczęsnych naszych polskich ukraińska powstańca, synów ukraińska powstańca, armia tą drogą prowadzili ich na śmierć, którą próbujemy znaleźć miejsce ich tracenia tutaj właśnie w głębi tego lasu. Znajdujemy się na przecudnym miejscu lasy Śliwnicy Wielkiej na Pogórzu Przemyskim. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, gdzie w tej polanie, w tym lesie dokonano okrutnej zbrodni. Nacjonaliści ukraińscy zamordowali tutaj okrutnie, kalecząc naszych braci i rodaków z Uciska Janowskiego. Młodych chłopców złapano tu i maltretowano aż do śmierci. Także las ten skrywa ogromne ślady zbrodni nacjonalistów. Żeby oddać cześć tym naszym chłopcom, moim przyjaciołom i kolegom, którzy zginęli, poprosimy Seweryna, by oddać salwę honorową na cześć ich. Ognia! Serdecznie pozdrawiamy stąd sympatyków i badaczy historii naszego narodu, całe nasze rodziny, Świeciu, ciotkę Janinę wraz z Kaziem, Renatką, Marysią i całymi rodzicami. Z Chłodziska Janowskiego, Seweryn, kamerę obsługuje Konrad Niedźwiecki i Eugeniusz Fudali. Serdecznie pozdrawiamy. Do nieprzyjaciela kompania Wrocławia PAL. Kompania z Chłodziska Janowskiego Ognia. Jesteśmy tu nieźle uzbrojeni i
tylko wypatrywać nieprzyjaciela. Las Przecież jest pełen tajemnych. Czy cudne sosnowe lasy, kopotów, pełne tu ślady bytowania i soczystych oddziałów partyzanckich, nie wiadomo, polski, jakowie, makarmikajowy, lasy wycofywali się tymi lasami na południe siebie oddziały zostały wycofywała się po przegranej bitwie pod Birczą. Piękne dukty leśne, pełne zakamarków i przed pięknym soczystym. Spędzamy tu wakacje, przygodą i... Tajemna kapliczka. Rozstaja dróg są oznaczone na rozstaja. Krzyżami. Mają one miejsce. Połonina. Dawać moją stronę. Wojenne dwa oddziały z Wrocławia i z Uciska. Kręcimy tutaj te zakamarki tej cudnej strony. Kończymy ten krótki filmik spacerem po zachodniej stronie pociska Jelenowskiego. Piękne te lasy i te ulice. Pałko, Szwicokrona, Szyszka. Na wprost las. Jabłka kołka. Dalekie wołoniny. Jest tam. Techniczne góry. Zakamarki. Chodziska Niarowskiego. Posesja Stanisława Wójcki. Mojego brata. Też wyjechał z ziem. Panorama pociska od strony za. 2004 roku znajdujemy się z kamerą przed 5 metrów.